Wyszków, Kasia Bryk. Zaczynamy Flesz Tygodnia. 5 lutego w Rybienku Leśnym w restauracji Baśniowa odbył się bal karnawałowy dla dzieci z gminy Wyszków. 7 lutego przy Urzędzie Miejskim w Wyszkowie stacjonował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 9 lutego na hali WOSIR w Wyszkowie odbył się 16 bal bezalkoholowy. Lutego dokonano uroczystego otwarcia po modernizacji Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik. W dniach od 7 do 10 lutego odbywała się wizyta delegacji ukraińskiej w Wyszkowie. W piątek członkowie delegacji spędzili na spotkaniach gospodarczo-biznesowych oraz zwiedzaniu naszego miasta. W sobotę goście z Ukrainy wzięli udział w premierze najnowszego widowiska rewii dziecięcej Sylaba zatytułowanego Super. Kolejna wizyta delegacji będzie miała miejsce w maju podczas pierwszego regionalnego forum gospodarczego. 5 lutego o godzinie 8 starosta wyszkowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe w gminach Somianka, Zabrodzie, Brańszczyk oraz Wyszków. Poziom wody na Bugu w dniu 9 lutego wynosił 421 cm. W związku z podwyższonym stanem rzeki Bug i obowiązującym na terenie gminy Wyszków stanem pogotowia przeciwpowodziowego, wszystkie miejskie służby zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem pozostają w pełnej gotowości. 7 lutego w klubie Mozi odbyła się uroczystość wręczenia nagrody starosty powiatu wyszkowskiego za czyn. W tym roku po raz pierwszy przyznano szczególne wyróżnienie za odwagę w ratowaniu ludzkiego życia. Otrzymał je strażak Andrzej Urbaniak. Pierwsza nagroda, przydzielona za działalność promocyjną, powędrowała do fotografa pana Wiesława Czapskiego. W sporcie nagrody przyznano Magdalenie Oczkowicz, uczennicy gimnazjum nr 1, zawodniczce klubu sportowego SP1 Wyszków. W zakresie działalności kulturalnej doceniono zespół śpiewaczy Wyszkowiacy. Nagrodę za działalność społeczną otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dla jednego uśmiechu z Brańszczyka. 9 lutego odbyła się prapremiera widowiska rewii dziecięcej Sylaba pod tytułem Super. Tego lutego hala WOSIR w Wyszkowie pękała ze śmiechu, a wszystko za sprawą występu kabaretu Neonówka. Witam serdecznie, tu kabaret Neonówka. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich czytelników oraz widzów Tuba Wyszkowa. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. 8 lutego w publicznej szkole podstawowej w Kręgach odbył się piknik naukowy. Tego lutego KS Kamper Wyszków pokonał w Poznaniu AZS UAM 3-1. Jest dzisiaj z nami wokalista zespołu Forever Freedom. Powiedz mi, jakie są najbliższe plany koncertowe zespołu? Najbliższy koncert, który zagramy, odbędzie się 15 lutego w pubie Soku w Długosiodle. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy i do zobaczenia za tydzień.